Rudki koło Nowej Słupi powstały jako osiedle górnicze przed niespełna wiekiem, rudy żelaza wydobywano tu już jednak w starożytności. Współczesny okres górnictwa rozpoczął się w latach 20. dzięki badaniom geologa Jana Samsonowicza, który stwierdził tu występowanie hematytu, syderytu i pirytu. Początkowo wydobywały rudy żelaza firmy prywatne, a od 1937 roku państwowa kopalnia Rudy Staszic prowadziła intensywną eksploatację pirytu, wykorzystywanego do produkcji kwasu siarkowego, potrzebnego do produkcji materiałów wybuchowych. Rabunkową eksploatację prowadzili podczas okupacji Niemcy. Przed wycofaniem się zalali kopalnię, ale po oczyszczeniu udało się ją szybko uruchomić i została rozbudowana podczas eksploatacji wyrobiska, narzędzia i fragmenty obudowy starożytnych szybów znajdowano podczas ciągłej eksploatacji nawet na głębokości ponad 30 metrów. Jest to więc najstarsza znana podziemna kopalnia rud na ziemiach polskich oraz jedna z najstarszych w Europie. Naukowcy przypuszczają, że ich eksploatacja trwała tu także we wczesnym średniowieczu, wracając do współczesności. To do 1968 roku w rudkach prócz pirytu wydobywano również rudę uranu. Kopalnia była jedną z pięciu w Polsce, pozostałe w Sudetach, z których ten strategiczny surowiec pod ukrytą nazwą Ruda R1 lub Ruda S, czyli ruda specjalna, była wywożona w 50-kilogramowych czerwonych puszkach do zakładów R1 w Kowarach, a później do ZSRR. Kopalnia w Rudkach została zamknięta w 1971 roku, gdy po odkryciu złóż siarki w okolicach Tarnobrzega piryt przestał być potrzebny. Jakie tajemnice kryje kopalnia do dziś, tego wszystkiego będziecie Państwo mogli dowiedzieć się podczas staropolskiego rajdu na orientację terenową. Staropolski rajd na orientację terenową jest moim autorskim pomysłem połączenia turystyki samochodowej, specjalizacji wyprawowej z jednoczesną możliwością poznawania miejsc posiadających swoją historię. Dlatego też każda edycja rajdu będzie posiadać swoje podłoże tematyczne, jakim będzie podążał rajd i jego uczestnicy, zgłębiając wiedzę w tym temacie, jednocześnie odnajdując w terenie wyznaczone punkty kontrolne, pokonując turystycznie różne rodzaje dróg i bezdroży zgodnie z przepisami kodeksu prawo o ruchu drogowym. Piachy, sztuczny zbiornik wodny, powstały w wyrobisku pokopalnianym piasku w południowo-wschodniej części Starachowic w dzielnicy Michałów. Zbiornik powstał w latach 60. XX wieku jako wyrobisko piachu na potrzeby kopalni Staszic w Rudkach. Piach ten był potrzebny do procesu zagęszczania chodników w kopalni, a później posłużył do jej zamulenia w trakcie likwidacji kopalni w latach 70. Piasek był przewożony do kopalni przy pomocy kolejki wąskotorowej, która wyjeżdżała w drodze powrotnej do kopalni w Rudkach z punktu przeładunkowego zlokalizowanego powyżej wyrobiska przy ulicy Ostrowieckiej w Starachowicach. Port przeładunkowy i jednocześnie tymczasowa składnica pirytu, zmagazynowanego powyżej wyrobiska piachu, była łącznikiem toru wąskotorowego z torem szerokim w celu jego dalszej dystrybucji na teren całego kraju. Miejsce to miało też inne niepozorne możliwości, o czym opowiem w dalszej części filmu. Aktualnie skupmy uwagę na artefakcie, jaki zostaje wyciągnięty z wody w 2013 roku przez podwodnych speleologów. Jest to koleba wagonika kolejowego wąskiego toru, jaki służył do przewozu wspomnianego piasku. Został zatopiony prawdopodobnie w wyniku braku odwodnienia miejsca poboru piachu i przeleżał na dnie około 50 lat. Miejsce poboru piachu zostało zalane wodami gruntowymi w wyniku naturalnego procesu i dziś jest miejscem wypoczynku lokalnej ludności. Żelazny most jest cichym świadkiem i jednocześnie miejscem przeprawy kolejowej przez naturalną przeszkodę wodną, jaką jest rzeka kamienna płynąca doliną. Torowisko szerokiego toru prowadziło widocznym nasypem kolejowym z bocznicy kolejowej portu przeładunkowego pirytu w Starachowicach do bocznicy kolejowej w Wierzbniku. Dziś okolic dworca PKP w Starachowicach Wschodnich. Jednak tuż obok, widoczny na moście, jest drugi tor. Jest to torowisko, które po pokonaniu równolegle z szerokim torem mostu żelaznego, widocznym częściowo nasypem do dziś, przechodziło na drugą stronę linii kolejowej, na trasie Starachowice-Ostrowiec.
Wąski tor prowadził bezpośrednio na bocznicę kolejki wąskotorowej i parowozowni zlokalizowanej przy ulicy Kolejowej. Jednak co ważniejsze, połączenie to dawało inne potencjalne możliwości. Mianowicie możliwość połączenia kursu jazdy parowozu wraz z ładunkiem do innej trasy kolejki wąskotorowej na trasie Wierzbnik dziś Starachowice Wschodnie do Iłży. W tym samym czasie, gdy budowano połączenie kolejowe z kopalni w Rudkach do Starachowic, powstaje ogromna inwestycja, jedna z największych w województwie kieleckim w latach powojennej Polski, jakim było wybudowanie zakładów górniczo-metalowych w Zembcu. Nadmienić należy, że tor kolejki wąskotorowej ze Starachowic do Iłży właśnie przebiegał przez Zembiec, gdzie ponownie w Zembcu była wielka bocznica kolejowa, przygotowana do rozładunku wraz z możliwością połączenia ponownie z szerokim torem, przechodzącym masywnym wiaduktem przez trasę Radom-Rzeszów. Tor prowadził wprost do zakładu górniczego w Zembcu. Reasumując, istniało praktyczne połączenie kopalni uranu i pirytu z zakładem górniczo-metalowym w Zembcu. Kolejka wąskotorowa oficjalnie była kolejką wykorzystywaną na potrzeby leśnictwa, połączona z ruchem pasażerskim. Aby znaleźć jednak związek między kopalnią w Rudkach a zakładem oddalonym od kopalni o kilkanaście kilometrów, należy poznać historię powstania tychże zakładów i jego oficjalny charakter działalności. Prowadzone prace wykopaliskowe pozwoliły stwierdzić, że między Wisłą i Odrą górnictwo znane było w epoce kamienia. Świadczy o tym odkryta kopalnia krzemienia w Krzemionkach Opatowskich. W Rudkach koło Łysej Góry odkryto kopalnię rudy żelaza z czasów rzymskich. W Starachowicach ślady górnictwa syderytowego. Świadczy o tym również dymarki odkryte w Opolskiem, Wrocławskiem i na Śląsku, które łączą się nierozerwalnie z górnictwem rud. Kopalnia i zakład wzbogacania piasków żelazistych w Zembcu koło Starachowic powstawał w latach od 1954 do 1961 roku. Wizualnie inwestycja ruszyła w pierwszej dekadzie 1956 roku. Rozpoczęła się od wycięcia 180 hektarów starachowickich lasów. Inwestycje jednak poprzedziły, w latach wcześniejszych, od 1950 roku, prace poszukiwawczo-badawcze, poprzez wykonanie w terenie gęstej siatki wykopów górniczych szybików poszukiwawczych o głębokości od 30 metrów do 35 metrów w głąb ziemi oraz prac wiertniczych o większych głębokościach. Badania poszukiwawczo-geologiczne przeprowadzono na pasie długości około 60 km od Sadłowizny koło Ostrowca do Jastrzębia przy trasie Skarżysko-Radom. Przedsiębiorstwo geologiczne Złóż Żelaza w Częstochowie wykonało na całym tym terenie 20 tysięcy metrów bieżących szybików i tyle samo odwiertów badawczych. Na inwestycje, której koszt obliczono na ponad 1 miliard 500 milionów ówczesnych złotych, składały się kopalnia odkrywkowa rudy żelaza, zakłady wzbogacania piasków żelazistych z płuczką, trzema piecami żelgrudowymi i separacją elektromagnetyczną, budowa zbiornika wodnego w Brodach Iłżeckich o powierzchni około 260 hektarów i długość około 5 km, umożliwiający pobór wody za pomocą specjalnie wybudowanego kanału wodnego. O długości 7,5 km do zakładów w Zembcu. Budowę 13 km normatywnego toru z Kunowa do Zembca oraz przeniesienie starego torowiska o długości 7 km na trasie Starachowice Brody Iłżeckie w związku z zagrożeniem powodziowym wynikającym z przebudowy zbiornika w Brodach. W wyniku wycięcia ogromnych połaci lasów w pobliżu nieczynnej kopalni starachowickich zakładów górniczych rud żelaza Strzelnica powstaje w środku lasu tajemniczy zakład pod nazwą Kopalnie i zakłady wzbogacania piasków żelazistych w budowie. Przed uruchomieniem zakładu inwestor uruchomił eksploatację piasków żelazistych z hałd nieczynnych kopalni Czerwona, Mikołaj, Halina, Klepacze, Zembiec i Kiuteri. W trudnym terenie, dużym nakładem środków finansowych, wykonując mosty i przepusty. Obok zakładu jednocześnie wybudowano i zlokalizowano jednostkę wojskową OTK wyposażoną w rakiety ziemia-powietrze. Starachowicki Batalion Obrony Terytorialnej utworzony został 17 października 1966 roku, rozformowany 1 marca 1974 roku. Jednostkę przejmuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych,
formując zorganizowane oddziały milicji obywatelskiej. Początkowo zakład zajmował się wydobyciem i wzbogacaniem piasków żelazistych. Należy zadać pytanie, czy w przyszłości miał to być także zakład wzbogacania uranu, jakie były wyniki badań złoża i dlaczego były niewspółmierne do potrzeb. Wiadomo, że w okresie zimnej wojny zakład dodatkowo zajmował się produkcją militarną. Wzmianki kart historii wspominają o produkcji materiałów wybuchowych. Jednak nasuwa się pytanie, czy zakład mógł wzbogacać nie tylko piaski żelaziste, ale może jego głównym przeznaczeniem było wzbogacanie uranu. W 1965 roku rozpoczęła się produkcja żelgrudy półfabrykatu dla hutnictwa, a zakład zmienił nazwę na Zakłady Górniczo-Hutnicze Zębiec. Czy przyczyną zamknięcia zakładu wzbogacania piasków żelazistych była nieopłacalna technologia? Czy brak perspektyw na uruchomienie zakładu wzbogacania uranu? Dzisiaj już nikt nie odpowie. Obecnie jako Zakłady Górniczo-Metalowe Zębiec przedsiębiorstwo znane jest przede wszystkim jako producent kotłów centralnego ogrzewania. Podczas staropolskiego rajdu szlakiem kopalni uranu będziemy starać się odnaleźć i przemierzyć trasę transportu rudy uranowej z kopalni w Rudkach do Kowar w Karkonoszach. Odwiedzić tajne zakłady R1 oraz kopalnie uranu w Kowarach. Spędzić noc w przeklętym mieście górników rudy uranu w Miedziance. W okresie PRL-u szczelnie ochranianym mieście przez służby bezpieczeństwa, a dziś nieistniejącym w wyniku całkowitego wyburzenia, na zlecenie władz w latach 70., co zbiega się z likwidacją kopalni w Rudkach i upadkiem projektu zębieckiego. Dojechałem do mostu kolejowego, kolejki wąskotorowej, która prowadziła z Rudek, z kopalni Staszic, z kopalni Pirytu, która woziła Piryt do przeładunku do Starachowic na osiedle Michałów. W drogę powrotną zabierała piasek do zamulania chodników. Być może i też woziła rudę uranową, tego do końca nie wiem. Wiem, że ruda uranowa była wożona w początkowej fazie samochodami. Być może później wożono również transportem kolejowym, o czym nie wiem. Natomiast jest ten most do dziś. Dziś jest tutaj miejsce już zagrodzone ze znakiem, uwaga, grozi wypadkiem. Natomiast most mocno mnie kiedyś zainspirował w pięknym otoczeniu przyrody. Przepływa rzeka Lubianka z taką dziką naturą. W dniu dzisiejszym powalone, połamane drzewa. Idę miejscem, w którym się znajdował tor kolejki wąskotorowej. W dole rzeka Lubianka, tak jak mówiłem, a tutaj ciągle istniejący nasyp. Zobaczcie, jaki jest duży spadek terenowy, aby wyrównać do tego mostu. Zaraz zejdę w dół, abyście to wszystko mogli zobaczyć. Most naprawdę mnie mocno fascynuje swoją taką prostotą, budową, architekturą, a zarazem jest rok, w którym został wykonany. Tylko muszę tam się dostać, zejść. Jest tutaj dosyć stromo, nasyp jest mocno usypany z poziomu gruntu, a do poziomu mostu. I właśnie jesteśmy przy tym oto obiekcie i dopiero widać, jak wysoki ten most jest tak naprawdę. I mamy tysiąc rok, już ślepy człowiek, 1950, nie wiem. Oczywiście to będą punkty, na których będziecie musieli odnaleźć na rajdzie, staropolskim rajdzie. Będą podane położenie. Zobaczmy tam, jaka tutaj jest różnica wysokości
gdzie Lubianka jest w tym korycie rzeki. Natomiast poziom gruntu, jestem teraz pod mostem. Zapraszam do śledzenia kanału Star TV na platformie YouTube oraz polubienia filmów. Realizacje filmowe mają za zadanie przybliżyć Państwu prawdziwą historię dziejów Polski i zgłębić najbardziej niezwykłe historie. Pozdrawiam serdecznie twórca filmowy i regionalista Sebastian Markowski.